Oczywiście jest taka granica, której przekroczenie będzie oznaczało zerwanie koalicji, ale ta granica w tym wypadku nie została przekroczona, powiedział premier Kaczyński o występach Romana Giertycha w Heidelbergu na zjeździe unijnych ministrów edukacji. Szef Narodowej Edukacji propagował tam obalenie aborcji i homoseksualizmu w całej Europie i twierdził, że jest to stanowisko rządu polskiego. Tak ten Giertych narozrabiał, że Leper wychodzi w rządzie na pozytywnego bohatera. Wypisz, wymaluj taki współczesny Wokulski albo dobra pani ABC. W ogóle Polska ma wyjątkowe szczęście z występami Giertychów w Europie. Ojciec Giertych Maciej jest w sumie w porządku. Ma zacięcie naukowe, tu pod uchem. No. I on odkrył różnice biologiczne między Żydami a ludźmi. Przy okazji obalania teorii ewolucji okazało się, że w smoka Wawelskiego wierzy. O, skoro w smoka wierzy, to jego syn Giertych Roman pewnie wierzy jeszcze w świętego Mikołaja. Gdzie zatem leży granica, której przekroczenie spowoduje, że premier Kaczyński wyrzuci Romana Giertycha z rządu? Być może nastąpi to wtedy, kiedy Maciej Giertych oprócz teorii ewolucji obali jeszcze teorię owulacji, a Roman Giertych w konsekwencji uwierzy w bociany i kapustę i będzie propagował tę wiarę w całej Europie jako stanowisko rządu. Albo może wtedy, kiedy minister edukacji rozrzuci z samolotu kalendarzyki małżeńskie nad Doliną Rozpudy. No wiecie, tam gdzie ekolog spadł z drzewa. Trwa śledztwo, czy ekolog dostał szyszką od wiewiórki, czy wiewiórką od szyszki. W każdym razie wygląda na to, że na moje oko premier wiele zniesie od Giertycha, żeby koalicja się nie rozpadła. Żeby tylko utrzymać się przy władzy, to Kaczyński nawet jajo zniesie. Chyba, że go wcześniej ktoś zniesie.